to jest poranny program Radia 90. Zapraszamy na spotkanie z naszym gościem. Rozmawiać będzie Arkadiusz Rzepka. Witamy w Radio 90. Z nami Katarzyna Celner-Colowska, naczelnik Wydziału Oświaty w Wodzisławskim Starostwie. Witam bardzo serdecznie. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu właśnie trwa. Wodzisławski powiat z wielką pompą rozpoczął całe święto. W poniedziałek wspólnie rozmawialiśmy o tym, jak to ważne jest przesiadać się z autobusu, no, z samochodu do autobusu. No i pytanie, czy uczniowie wodzisławskich szkół kupili, czy nie kupili? Kupili, bardzo mocno kupili tą akcję, z czego się bardzo cieszymy w powiecie wodzisławskim. Korzystają po pierwsze z komunikacji powiatowej, po drugie jeżdżą do szkoły rowerem, przychodzą pieszo, wykorzystują rolki. Cała akcja trwa, dzisiaj ją podsumowujemy piknikiem, który o godzinie 10 na powiatowym ośrodku sportu przy Zespole Szkół Technicznych. Mówi pani, jakby wszystko było piękne i ładne, w rzeczywistości jest zupełnie przecież inna. Mamy problem dzisiaj z tym, aby zachęcić do korzystania z autobusu. Dowód, pełne parkingi szkolne, pełne samochodów, którymi dojeżdżają uczniowie. No stąd ta akcja, panie redaktorze. Gdzieś tam grupa ludzi usiadła, pomyślała, że warto wejść w Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, właśnie wykorzystując beneficjentów tych naszych uczniów. Im spróbować wytłumaczyć, że to jest bardzo istotne, by pomyśleli o tym, że po to im organizujemy komunikację powiatową, po to zachęcamy do zdrowego stylu życia i po to mamy lekcje o tej tematyce, żeby właśnie z tego skorzystali. A że akcja obejmuje także wszystkich mieszkańców powiatu, no to spróbowaliśmy to właśnie zrobić tak dość intensywnie i zachęcić wszystkich. I na zachętę, ja przypomnę, było 300 opasek uprawniających do bezpłatnego przejazdu w tym tygodniu komunikacją powiatową, to jest PKS w Raciborzu. Fajna akcja. No i czekamy na kolejne, bo być może krok po kroku trzeba przyzwyczajać nas do tego, że kiedyś to autobus był tym środkiem, który dowoził do szkół, do pracy. No dokładnie, no my staramy się ten tabor tak jakby poprawiać, modernizować, kupujemy nowe autobusy, nowe busy, tak żeby pokazać mieszkańcom, że można dojechać w komfortowych warunkach, a także uczniom, bo dla ucznia to też jest bardzo istotny aspekt. No stąd ta akcja, myślę, że mieszkańcy byli wyjątkowo zaskoczeni tym, że my gdzieś tam w galerii Karuzela w Wodzisławiu Śląskim rozdajemy opaski, częstujemy krówkami, wyszliśmy do nich i chcieliśmy im to pokazać, że my jesteśmy i że ten transport stoi tutaj już za rogiem karuzeli i jest do ich dyspozycji. Ale przykład idzie z góry i to my dorośli pokazujemy tym uczniom, że przecież w domu są dwa, czasem trzy samochody, jeden to standard, wszędzie tym samochodem dojeżdżamy. To jest pewien proces, który nie jest taki łatwy, tym bardziej, że samochody dzisiaj są bardzo tanie, w zasięgu niemalże każdego ucznia. No dokładnie, dlatego dzisiaj na tym pikniku... Mówię o samochodach używanych oczywiście. Oczywiście. Dzisiaj na ten piknik zaprosiliśmy uczniów klas trzecich i czwartych. To też tak wszaka przemyślana akcja. Dlaczego oni? No bo to są beneficjenci, którzy już zaczynają wybierać ten samochód. Oni już właśnie są tym trzecim samochodem w rodzinie. Stąd chcemy ich przekonać do tego, że może jeszcze na tym etapie, szczególnie szkoły, na tym etapie jeszcze studiów, może warto skorzystać z komunikacji, czy to pociągowej, czy autobusowej. No właśnie, warto skorzystać, ale jak pani doskonale wie, przyjechała do nas z Wodzisławia Śląskiego, no nie, ciężko dzisiaj dotrzeć komunikacją publiczną. Miasta, regionu same organizują sobie komunikację. Tych organizatorów transportu jest wielu. Brakuje jednego wspólnego biletu, jednego przewoźnika. Czujecie to jako samorządowcy? Teraz pytanie do samorządowca. No oczywiście, że tak. No czujemy to. Staramy się nad tym pracować. Próbujemy spotykać się, rozmawiać, próbować organizować jedną komunikację. Próbujemy rozmawiać z kolejami śląskimi, tak żeby też tutaj ta kolej śląska trochę bardziej zaistniała, szczególnie na terenie powiatu wodzisławskiego. Stąd poniedziałkowe spotkanie z włodarzami, które inaugurowało wejście w akcję, miało taki charakter właśnie też rozmowy z prezesem kolei śląskich, jak widzą koleje śląskie tutaj, modernizację czy wprowadzanie tego transportu na nasze. A może warto w ogóle zajrzeć do samego Wodzisławia, zajrzeć bliżej. Przecież miasto organizuje komunikację swoją, powiat organizuje swoją. Niełatwiej by było w samym Wodzisławiu zorganizować jedną komunikację. Pewnie byłoby łatwiej i byłoby przyjemniej i mieszkańcy byliby bardzo zadowoleni. No to zróbcie to. Staramy się, rozmawiamy, włodarze naprawdę, zarówno pan prezydent, jak i pan starosta wiedzą, że jest to problem i chcą rozwiązać go na korzyść oczywiście mieszkańców. Czyli można spodziewać się, że kiedyś doczekamy się jednej komunikacji?
Ja nie chcę tutaj deklaracji dawać, ale będziemy się starać. Dobrze, a w niedzielę się będziemy starać, żeby wszyscy zostawili samochody w garażu. To mamy dzień bez samochodu, tak? Tak, akcja kończy się, bo jest to oczywiście europejska akcja, która jest wskazana tak jakby już terminowo między 16 a 22, a ten 22 to jest właśnie dzień bez samochodu i powiat włodzisławski też dąży do tego, żeby tak było. Zamykamy ulicę Wałową, Sądową, no i wszyscy przesiadamy się na rowery, czyli zachęcamy mieszkańców, ale my też, pracownicy samorządowi, chcemy pokazać, że ten rower u nas jest i my nim też czasem do pracy, czasem do szkoły, czasem gdzieś prywatnie się poruszamy, więc ruszamy spod każdej gminy do jednego miejsca na Trzy Wzgórza. Chcemy dojechać wszyscy w okolicach południa, godziny 12 i tam zakończyć naszą akcję spotkaniem. No to polecamy wszystkim tą niedzielę bez samochodu. Nie tylko niedzielę, bo być może powoli jakiś dzień w tygodniu sobie wybrać, kiedy można dotrzeć innymi środkami komunikacji, najchętniej publicznej. Jest pani naczelnikiem Wydziału Oświaty, więc teraz o oświacie chciałbym kilka słów zamienić, no bo ten rok jest rokiem szczególnym dla uczniów. Podwójne roczniki, nie ma dwuzmianowości w powiecie, ja już o to pytałem. Bo nie ma takiego słowa, ale zaczynają lekcje później, to prawda? Tak, zaczynamy lekcje trochę później. Postaraliśmy się, żeby to nie było bardzo późno, więc rzeczywiście ta definicja dwuzmianowości u nas nie istnieje, ale godzina 12.30, godzina 13, te okolice to są godziny rozpoczynania zajęć w naszych szkołach. Staraliśmy się tak ułożyć siatkę i tak plan, żeby kończyli najpóźniej około godziny 18.15-20, bo to w zależności oczywiście od szkół i od dzwonków, ale też postaraliśmy się tak zorganizować plan, żeby ci uczniowie klas starszych, trzecich i czwartych, które już tak jakby właśnie trochę innym środkiem komunikacji dojeżdżają, często gdzieś tam wspólnie jednym samochodem kilku uczniów, żeby to oni kończyli o tych późniejszych godzinach, wiedząc, że te młodsze pokolenie, uczniowie klas pierwszych, przyzwyczajają się dopiero do tego transportu, przyzwyczajają się do tego takiego dalszego dojścia do szkoły. Późne pory, mówi pani o samochodzie, znowu wraca ten samochód, jak bumerang. No wraca, wraca ten samochód, ale to nie jest tak, że my tej komunikacji nie organizujemy. My tą komunikację rozciągnęliśmy oczywiście, biorąc pod uwagę ten plan lekcji. Tutaj Wydział Komunikacji z Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim bardzo długo pracował nad tym, przy współpracy z Wydziałem Oświaty, żeby te gminy, które my obsługujemy, żeby je bardzo dobrze skomunikować i żeby nasze dzieci nie pozostały na przystankach właśnie także w godzinach popołudniowych i miały możliwość dojazdu do domu. Tym bardziej, że dzisiaj godzina 19 po 18 to już się robi tak dosyć ciemnawo. Dobrze, czyli mamy szkoły, w których lekcje najpóźniej kończą się o 18.15, zaczynają się po południu, wczesnym popołudniem, no bo godzina 12.05 to już jest lekkie popołudnie, prawda? Długo potrwa taka sytuacja? Czyli ta sytuacja potrwa na pewno przez najbliższe kilka lat, dlatego że my w następnych latach nadal mamy zwyżkę edukacyjną. Na myśli mamy tutaj po prostu zwyżkę demograficzną, więc kolejne lata będą latami, kiedy będzie trochę większy dopływ uczniów. Dopiero rok 2024-2025 dla mnie to taki jest rok szkolny, gdzie będzie można było odnotować lekki spadek tego niżu demograficznego. Natomiast no my oczywiście będziemy to poprawiać na tych zasadach, że będziemy starać się zmieniać, żeby nie ci sami uczniowie mieli te zajęcia popołudniami, żeby po prostu klasy jedne rozpoczynały w pierwszym semestrze na godziny popołudniowe, a w drugim na przykład na godziny ranne. Ale to jest tak, że mamy całą klasę, która rozpoczyna popołudniem lekcje? No tak, no klasami rozpoczynamy, natomiast no są też zajęcia międzyoddziałowe, więc to się gdzieś tam wyrównuje. Jedni uczniowie mają dodatkowe zajęcia, więc przychodzą trochę wcześniej. To jest wynikiem braku nauczycieli po pierwsze, braku miejsca. Myślę, że miejsca nie tak, natomiast na pewno troszeczkę braku nauczycieli i trochę też zmian w rozporządzeniach mówiących o tym, jakie podziały w grupach mają być, liczebności, czyli wszystko to, co wpływa tak jakby na organizację oświaty. I ostatnie pytanie o poranku, bo dzisiaj w Radio 90 poruszamy temat kilkudniowych wycieczek szkolnych, czy tak zwanych zielonych szkół. Wiemy, że w wielu szkołach nie będzie już organizowanych. Mówi o tym kodeks pracy, 8-godzinny dzień i tym się powinien zamykać dzień pracy nauczyciela. Jak to wygląda w wodzisławskim powiecie? Znaczy dla nas ten problem póki co nie istnieje, dlatego że my oczywiście będziemy organizować i organizujemy wycieczki. Dla nas wycieczki te dwudniowe, trzydniowe bardzo często są wycieczkami organizowanymi
organizowanymi w ramach projektów edukacyjnych, projektów unijnych. Tam są troszkę inne zasady obowiązywania, więc oczywiście robimy oddelegowanie nauczyciela, opiekuna. Dobrze, ale docierają do pani sygnały z miejscowości powiatu? No gdzieś tam z miejscowości powiatu pewnie tak, natomiast no tak jak mówię, to ja nie jestem organem prowadzącym dla tych placówek, dla tych szkół, więc to jest raczej program. A widzi pani problem? Widzi pani problem w organizacji kilkudniowych wycieczek dzisiaj? Myślę, że jest to do zorganizowania. Trzeba tylko porozmawiać, usiąść, prześledzić przepisy i zastanowić się, w jaki sposób to zrobić. Natomiast oczywiście słyszę i gdzieś tam docierają do mnie informacje, że skupiać się mamy na wycieczkach krajowych, one ma ich być więcej, mają być jednodniowe. Myślę, że każdy organ znajdzie rozwiązanie problemu, jeśli taki problem jest w ogóle, żeby... A problem jest, o tym mówiliśmy dzisiaj, niestety przepisy stoją w sprzeczności do rzeczywistości, ale polecamy jak najbardziej zwiedzanie regionu, polecamy piękny powiat wodzisławski, którego Dziękuję. Przedstawicielkę dzisiaj gościliśmy w Radiu 90. Katarzyna Celner-Solowska, naczelnik Wydziału Oświaty, była naszym gościem. Dziękuję za wizytę. Dziękuję.